We think the airfield is located somewhere in the southern sector of the island. Before you head there, make sure you create a strong beachhead as near to the carrier as possible. There's an energy production area east of your position that shouldn't prove too difficult to breach. Destroying the derricks will also slow down any unit production in the area. Witam wszystkich ponownie, to Płynę 7, a to jest Hostile Waters. A to jest Rising, misja 5. Okej, zobaczmy, co my tu mamy do zrobienia. Once you have secured the beachhead, create a scavenging team to provide you with energy. The airfield will be well defended, and you'll need a strong force to take the key positions. Minitech has been working on a repair unit for Scarab. It allows you to carry out field repairs to damaged units. As long as Scarab has a soul catcher chip attached, it shouldn't need too much attention. Just move into location and allow the repair unit to lock onto you. Okay, to jest nasz pierwszy sposób, właściwie drugi, naprawiania pojazdów. Wcześniej mogliśmy tylko wysyłać zniszczone pojazdy do rozwalenia i potem ponownie konstruować. Teraz będziemy mogli konstruować skaraby z jednostką naprawczą, ale jednostka naprawcza jest dosyć droga, kosztuje 3000 jednostek energii, więc jest to taki dosyć zapasowy sposób, kiedy już zdobędziemy naprawdę silne zaplecze. We're also picking up erroneous readings to the northeast of the landing zone. Locate the source of the readings and investigate before proceeding to the airfield. Once you have destroyed the plane, get out of there as quickly as possible. We need to get to the wet dock before they have a chance to recover from our attack. Okej, dobra. Zlokalizuj samolot, zbaduj odczyty, zniszcz stanowisko obrony. No to zajmijmy się, mamy całkiem sporo energii na początek. Najpierw zacznę od... O, mamy nowy ten chip Korlef. Teraz im się zajmiemy. To ciekawa babka. Okej, okay, Borden, teraz dzisiaj ty latasz. Vehicle ready. Borden here, on deck. A rozwalaniem zajmie się nasz biedny generał. Vehicle ready and on deck. This is not my area of expertise, son. Jak zwykle niezadowolony. Okej, okay, dobra. No to dwa w pełni wyposażone Hornety, jeden z Ransomem z Longbowem. Unit complete. Ransom on bay 3. Oraz drugi z Crockerem ze skalpelem. Albo nie, wiecie, przydzielimy do tego Korlef. Ponieważ Korlef jest... Vehicle ready and on deck. I never knew this would feel so good. I am back, boys. I am back. Jak słyszycie z akcentu, Korlef jest ruską. Okej, okay, dobra. Po pierwsze zdejmiemy te działa 50 mm przy pomocy naszego longbowa. Przy okazji będę leciał w pobliżu Korlef, jeżeli Ransom znajdzie się w zasięgu ataku dział AA, to wtedy wydam Korlef rozkaz ataku. Powinno być ok. Ransom, czy ty nie możesz niszczyć działek z bezpiecznej odległości? Okazuje się, że nie. Działa 50 mm mają taki sam zasięg jak longbow. Dobra, mają działa AA. Zajmiemy się teraz tymi pompami. A za chwilę za... Apache, to niedobrze. Zaraz pewnie AA zacznie do nas strzelać. Dobra. Ty się zajmij... tym i tym. Potem przejdź do eliminowania akaków. A ty zrób w sumie to samo. Mam nadzieję, że nikt nie zostanie zestrzelony z nieba. Przy okazji oczyszczyliśmy już mniej więcej tutaj strefę lądowania, więc możemy zacząć wydobywać stąd surowce. Czy ty nic nie potrafisz robić? Wow.
Okej, wycofaj się, wycofaj się, wycofaj. To trochę za duże działo. Za dużo ognia. Okej, przy okazji jeszcze mi ten radar. Dlaczego by nie? Dobra. Ransom, atakuj te dwa AA-ki. A potem weź się za Ambrasa. Korlef zaraz poleci i będzie ci asystować. Dobra, ty tankujesz? Myślałem, że będę skupił się na nim. Ale okej. Przy okazji zaraz tu się pojawi sporo jednostek. Nie jest to aż taka zła wiadomość. Dużo jednostek oznacza dużo energii. Ty, Korlef, idź się. Lecz. A no tak, tak, ty teraz dzisiaj latasz. Zabierz tą platformę do przetworzenia. A tymczasem, co ty robisz? Ta. Od razu wal, wszystko. To jest jedna z taktyk. Przybliżyć się ten, oddać serię i oddalić. Okej, okay. Tutaj Apache leci. Się nim zajmiemy. Nie, ty nigdy nie skończysz czyszczenia. Uła. Ty się zaraz naprawisz. Przydałoby się zniszczyć ten Ambras, co nam za chwilę zacznie strzelać w... Wiem, że jesteś atakowany. Przy okazji trochę złomu. Tak, wiem. Korlef, leć mu pomóc. Atakuj... Nie, atakuj tutaj. A, czasami te boty trochę głupio się zachowują. Ale całkiem nieźle jak na taki zaawansowany problem. Szybcy są. Okej. To będzie nasz nowy pojazd. Bardzo przydatny, jak się za chwilę przekonacie. Ty lepiej... Dobra. To trochę się wyrywa spod kontroli. Wiecie co? Jednak zmieniłem. Stawienie, nie będziemy jeszcze tego atakowali. Trzymamy tutaj pozycję. Aż będziemy mieli te nowe schematy. To jest taki... To jest... Po pierwsze to jest broń naziemna, więc będzie mogła bezpiecznie ostrzeliwać działa, a nie będą mogli jej nic zrobić. Ty. Dobra. Tutaj by zaraz... Tu ciągle nadjeżdżają czołgi, więc tutaj się pchać nie będzie jeszcze za bardzo bezpiecznie. Więc weźmiemy go, przetransportujemy tutaj. Niech tutaj sobie trochę pozbiera.
M1 detected. M1 powiadasz. M1, czyli Ambras. I've been successfully collected. This is Ransom. I'm picking up movement. Trzeba uważać, żeby... żeby boty czasem nie zbliżyły się za blisko. Zwłaszcza te z... tak, z miniganem. Czyli Stingerem, czy jak mu to było. Okej, dobra. Tutaj ciągle nadjeżdżają czołgi. Zacznie mają jeszcze sporo energii w zanadrzu. Oni mają tam chyba 4 działa przeciw. Co ty gadasz? Jeszcze sporo energii jest do zebrania. Ty. Nie wiem, co on gada. Sorki, ludzie! Okej, chyba nie pozostaje nam już nic innego, chyba czołgi już przestały nadjeżdżać. Sobie opuścimy go tutaj. Żeby mógł sobie spokojnie pozbierać. Dobra, chyba skończyła im się energia. Więc mamy chwilę spokoju. Wytchnienia. Okej. The schematics are in. It looks like it's going to be a very powerful addition to your armory. We've called it Salamander. Rzeczy samej. Okej, tutaj nie chcę podjeżdżać, bo nie zaraz wniosę tylko te działa 50 mm. Więc dobra, przejdźmy do naszej zbrojowni. I mamy nowy pojazd, Salamander. Ma, jak widzicie, ma znacznie więcej kadłuba niż Hornet. No i ponieważ jeździ po ziemi, nie tylko jeździ, zaraz zobaczycie. Cóż, może spokojnie niż działa A, ponieważ go nie ruszają. Dobra. Salamander to poduszkowiec, więc może spokojnie sobie pływać po wodzie i nie musi czekać na żaden transport, co bardzo się przydaje. Okej, zaraz go doprowadzimy tutaj. Ma znacznie więcej punktów HP, nie wiem, wytrzymałości, jak to się nazwicie, więc on poprowadzi atak na tą kolejną przyczółkę, na ten kolejny przyczółek. Dobra, najpierw ty. Po kolei. Zaczynając od działu 50 mm, które jako jedyne będą potrafiły cię zniszczyć. Dobra, teraz po kolei sobie poniszcz. Działa A. Potem tu wlecą śmigłowce i dokończą dzieła zniszczenia. No, liczę na ciebie, Kroker, liczę. Dobry chłopczyk, dobry. Przy okazji możemy posłać już Skaraba, żeby zbierał złom. Okej, działa zostały zdjęte. Więc teraz nasze śmigłowce najpierw zaczną niszczyć źródła energii, a potem po kolei fabryki. Przy okazji, wiecie co? Chyba weź... Ty? Co ty? Co do ciebie strzela? Nie wiem. Coś nawet leciało. Zapomnij o tym, strzelaj najpierw Apache. Looking for new targets. This is Corlef. I have just performed
Dobra, jak słyszycie, tak, żołnierze są całkiem wesoli, często gadają z sobą. Coś się dzieje. Atmosfera walki w Hostile Waters jest całkiem rozgadana. Okej. Ty się pójdziesz teraz naprawić. Dobra, spoko. Ciekawe, że mogłem mu tak po prostu wydać polecenie. Stąd generalnie nie powinno to jeszcze działać. Dobra, ty Borden też jedź się. Rozwal. Na razie już nam nie będziesz potrzebna. No i wykonują te polecenia, jak widzisz. Ona poleciała się rozwalić. Ransom też poleciał się zdemontować. Za chwilę ich skrzesimy. Sampling in progress. Do not move. Bardziej nam się przydadzą w postaci salamandry. Uzbrojonej w skalpel. Unit complete. Przy okazji Ransom jest pilotem, więc... Vehicle ready. I'm an aviator. Więc nie lubi, jak się go pakuje w coś innego niż helikopter. Okej. Okay. Czas się dostać na to lotnisko. Jest ono gdzieś tutaj. Więc po kolei będziemy się tu zbliżać. Dobra. Crocker, zawodzisz mnie. A mi się zdaje, że jestem ci pomocą. I to dosyć potrzebną. Okej. Okay. Salamandry zaatakują z tej strony. Okej, zapiszę sobie grę. Crocker, możesz strzelać naprawdę. Daję pozwolenie na użycie broni. No i cóż, po kolei atakować tutaj. A ty leć sobie tutaj i pilnuj, żeby wszystko dobrze się działo na razie. A tutaj mamy dodatkowo kilka jeszcze. Dobra, dobry pomysł. Zniszczymy najpierw to. Te działa. Czekaj, anulował ci rozkazy. Niszczymy po kolei to. Albo nie, bo wiecie co, oni tu będą nas strzelać. Jeszcze to anulować, jeszcze raz to anulować. Niszczyć po kolei, najpierw działa. Ten śmigłowce. Ty mniej więcej rób to samo. Czekaj. I dobra, do dzieła. Do dzieła, ludzie. Do dzieła. Ja się popatrzę. Albo inni się nie popatrzę, bo... Borden. Tak. Tak, wiem, że jesteś atakowany. Wow. Wow. Okay, Church, point taken. Captain, destroy the towers. We'll worry about the consequences later. But if you can salvage any part of it, it could be decisive in finding out what that thing is. Out. Wow, wow. Patrzcie, jak to wali. Dobra, i tak. Dobra, i tak potrzebny nam był jeden wolny marynarz. Unit complete. Kovalev ready on bay one. Ty poleć do Skaraba. Myślę, że za chwilę będziesz tam potrzebna. We'll do. Pathetic little man. There's another layer. The blue glow is coming from whatever's inside.
You have to destroy this inner membrane to get it. Church, what is that thing? Without analyzing it, I can't be sure. Captain, if you can get a scavenger-equipped scarab to the area, we should be able to use its analysis beam to gather preliminary readings. All orders complete, Captain. This is Korolev. I am in position. Okay. Cóż, to ewoluowało trochę bardziej niż zamierzaliśmy. Ale dobra. Dostaniemy się tam zaraz z karabem i dowiemy się, co tu się dzieje. A tymczasem pilnujcie, żeby coś z tego nie wylazło. Znowu. Co się gapicie? No, teraz lepiej. Okej, jak widzieliście, te wieże są całkiem straszne. Lepiej do nich nie podjeżdżać żadnym hornetem. Down at DZ. This is Korolev. Good work. Now let's get you out of there and onto the wet dock. We'll examine the information en route. Kapitanie, zamierzaliśmy przyjrzeć się dokładnie temu kamieniowi. Sądzimy, że może nam dostarczyć cennych informacji na temat tego, czym dokładnie była ta rzecz. Wysłaliśmy jednostkę Pegasus, by przyniosła kamień do bazy. Kapitanie, wewnętrzna sytuacja polityczna pogarsza się. Ludzie są zagubieni. Zorganizowaliśmy protesty organizowane przez dane grupy dysydentów, a centrala poważnie zastanawia się nad rozpoczęciem negocjacji z partiami EGM. Mamy związane ręce. Nie zamierzamy jeszcze powiedzieć ludziom o Anteusie. Jeszcze nie możemy. A w międzyczasie musimy przynajmniej sprawić wrażenie, że słuchamy żądań tej partii. Jeżeli ich żądania sprowadzą się tylko do znania suwerenności archipelagu wysp, niewykluczone, że będziemy musieli ustąpić. A jeśli tak się stanie, będziemy musieli się wycofać. Ale co wtedy? Powrót do powojennego wyścigu zbrojeń? Skalacja sprzętu prewencyjnego, aby nie dać się znów zaskoczyć? Zagrożenie kolejnymi atakami, przemocy, jeżeli nie znamy jeszcze roszczeń tej partii? Wiesz, ile pracy kosztowało nam odbudowanie świata w ciągu ostatnich 20 lat, ale najwyraźniej nie tylko my ciężko pracowaliśmy. Głównie analitycy centrali doszli do jednego wniosku. Partia E-Game i terroryści to jedna i ta sama organizacja, kierowana przez twardogłowców, którzy 20 lat temu o mało co nie zniszczyli świata, uciekając zachowując skorumpowane, opłacane status quo, gdy ich marzenia stawały się osiągalne. Kiedy zorientowali się, że wojna obraca się przeciwko nim, ukryli amunicję i pojazdy, czekając w gotowości na dzień, gdy ponownie będą mogli stanowić dla nas zagrożenie. I teraz są nim. Istnieje obawa, że pociski to dopiero czubek wielkiej góry lodowej. Trzech zaginionych naukowców, znikające przesyłki i zasoby. W głowie się kręci na myśl, co jeszcze ci ludzie są w stanie zrobić. Ale najpoważniejszym zagrożeniem jest to, że jeżeli udało im się jakoś, Bóg wie, że raczej wiedzieć jak nawiązać kontakt z małymi zielonymi ludzikami, to być może już przegraliśmy tę wojnę. Kapitanie, właśnie dotarłeś do doku. Napraw transportowiec. Następnie znajdź naszych naukowców Kunza, Viscontiego i Magdalena. Oni muszą wiedzieć, co Kabal planuje i mogą być naszym atutem. To wszystko. Odmaszerować. Okej, zobaczmy. Statystyki naszego poziomu. 24, Obarden 8, Korlef 11, Kroker 16, ty nic. I Ransom 14, czyli ja znowu góruję, jupika jej. Okej. Dobra, zapiszmy grę. Misja piąta. Rzeczy trochę przybrały dziwny obrót. No ale cóż, przybyliśmy do suchego doku. Więc w następnej misji naprawa Anteusa. I cóż, nie będę spoilował co dalej. Zapraszam do oglądania następnych odcinków i cóż, misja, no, filmik końcowy. To wszystko z mojej strony, dziękuję za uwagę i na razie. This is the operating mind of the carrier, addressing scavenger vehicle and all souls within its zone of movement. The stone being scanned is apparently an informational device, broadcasting on a low electromagnetic frequency, disruptive to our communications electronics. Bring it aboard for further study.